Cześć ludziska, dzień dobry, zaczynamy Joya. Pierwsza konkurencja, która się odbywa na tych zawodach w tym roku, to jest zjazd bez łańcucha. Taka ciekawostka, też w niej startuje rowerem elektrycznym bez łańcucha i co ciekawe, tutaj dzięki uprzejmości firmie Bosch mam rower z silnikiem najnowszym Race. Tak, taka ciekawostka, można włączyć tryb Race. Jak to będzie się spisywało? Ja podczas jazdy wzdłuż bez łańcucha, nie wiem, zobaczymy, testujemy. Proszę bardzo, kolejnymi zawodami będzie zaraz pump track. Tutaj chłopaki startują bez łańcucha, pan sędzia. Jest tak duży wiatr, że myślę, że powinny być przyznawane punkty za wiatr. Tak wieje. Będzie Dawid Kowalczyk. Lada się pojawić. Tu kochani, mamy czasy 3:10, czas ostatniego zawodnika. Tutaj pani pilnuje, gdzie jest fotokomórka, nie wiem, gdzieś tutaj. A już po zawodach można spokojnie sobie łańcuch pozakładać. Temat już zakończony, Konker na razie się szykuje, udziela wywiadu, tak. Ja już swój zjazd mam za sobą, więc łańcuch założyłem, cisnę na silniku, rejs do góry. Jaki miałem czas na tej trasie, nie wiem, nie pamiętam, coś tam zmierzyli. Zobaczymy, później sprawdzę, a teraz lecę dla was ponagrywać te przejazdy. Tutaj jest lekki bajzel, bo niektórzy, muszę wam powiedzieć, po prostu wpakują się na trasę, ci, którzy nie startują. Dawaj, pompujesz bez łańcucha, więc trzeba się umordować trochę, utrudzić. Jo, tutaj jak koleżka ciśnie, tutaj coś kombinuje z linią. Wydaje mi się, że tutaj trzeba jak najbardziej płynnie. Czy jest bez łańcucha? Tak, jest bez łańcucha. Niektórzy jadą analogami, niektórzy elektrykami. Co jest szybsze? Nie wiem, to się okaże. Można? Tak, na elektrykach można, panie Miłoszu. Ja zjeżdżałem elektrykiem bez łańcucha. Jeszcze na najnowszym Boschu rejsie, więc silnik tam mielił, gwizdał, piszczał. Tak. Dawaj, dawaj, idziesz. Ja tutaj, kochani, miałem taką ciekawą linię, że nie pojechałem szeroko po bandzie, tylko po prostu tutaj przyciąłem mocno w lewo, ciasno. Wiadomo, inaczej bym to pojechał z napędem, inaczej bez napędu wydało mi się to szybszym. Szybszą opcją. Już koleżka kolejny naciera tak pięknie, tutaj w ten zakręt ładnie wjechał, rzeczywiście, bandę wysoko mi się wydaje, no i tutaj też warto pamiętać, puść te heble, żeby nie dotykać nigdzie tego hamulca, o, coś w ten desen ja poleciałem, dokładnie. A tutaj pan Miłosz, już przestań Darek tym paluchem pokazywać, jeszcze czarnym, tam pojechał pan Miłosz z bikeboardu. Dobrze, dobrze, leci kolejna zawodniczka z tego co widzę. Dawaj, 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 idziesz, ładnie ci idzie, trzymaj gaz. Tak. No szeroka linia, wydaje mi się, że szybsza jest ciaśniejsza. Dawaj, 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 o tutaj opony szumiały, wiadomo tutaj jak jest opona mocno przyczepna, typu DH Casing, Max Grip i tak dalej, no to to się ledwo toczy, tam kolega chyba był na Michelinach, a może się mylę, ale też raczej takich oponach mocno klejących. Szeroka linia pojechał, ja jadę wyżej, bo tu nuda. Słuchajcie, będzie trochę o napędzie Bosch Race. Dlaczego? Dlatego, że strasznie się jaram tym silnikiem. Przez długi czas ostatnio kombinowałem na wszelakie sposoby, jak taki silnik zdobyć do mojego roweru. Nie było łatwo, z pomocą przyszła firma Bosch, która po prostu dostarczyła caluteńki rower. Robię na nim dosłownie teraz pierwsze metry, pierwsze kroki. Jakie są pierwsze wrażenia? No, rower w trybie race ciągle ciągnie strasznie, strasznie, tak jak lubię. Zobaczcie jak tutaj pędzi bez łańcucha. Tak, musi przyjmować aerodynamiczną pozycję, nie ma się tutaj z czego odbić, nie ma jak zapedałować, a czas płynie. Więc co zrobić, żeby tutaj dobry czas zrobić? Nie wiem czy ja zrobiłem dobry, ale tak sobie tutaj mogę poddumać chociaż. Widzicie tam zakręt, bardzo kluczowy, trzeba go piekielnie szybko przejechać. Ten zakręt przed nami totalnie bez hamowania, totalnie bez dotykania hamulca, bo jak tu dotniesz hamulec, to nie ma się z czego rozpędzić. Ładne spodnie, takie jak moje. Dawaj, 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 tak, o hulajnoga była, lekkie odpchnięcia, odepchnięcia. Dwa słowa tutaj jeszcze o tym rowerze, którym teraz zjeżdżałem. Miałem do dyspozycji pojechać albo Dark Materem, który miał takie dosyć miękkie zawieszenie, przyczepne opony, albo tym rowerem, który nie ma żadnych logotypów, bo jest to rower testowy z puli Boscha. Z ciekawostek, tak jak mówiłem, silnik wspaniały, to jest zamontowany, robimy na nim pierwsze próby. Stwierdziłem, że tym rowerem mogę być szybszy niż rowerem analogowym, bo wiadomo, masa nisko umieszczona, bateria też swoje waży, więc pewnie, tak mi się przynajmniej wydawało, w dół ten rower ciągnęło. Rower też ma mały skok zawieszenia, tylko 140 z przodu, 130 z tyłu.
No widzicie, wiatr mu powiał i prawie się zatrzymał. Także tak, rower ma mały skok zawieszenia, dopompowałem tutaj jeszcze zawieszenie, żeby każdą tą multkę, co przypompuję, żeby móc się odebrać. Chyba prędkość tutaj 18,5 km na godzinę, pozycja aerodynamiczna. Pierwszy raz jeżdżę na hamulcach Magury, jak to działa? Spoko działa, no te tarcze trochę są, wiadomo, pływające tutaj zastosowane. Trochę słychać pracę tych tarcz, troszkę się tłuką, a poza tym spoko. No, robi co może tam koleżka. Dobrze, ludzie mili, przeniosłem się troszkę wyżej, tu są naprawdę kluczowe zakręty, tam to przypompować, tam jest kilka mult, pompowałem wszystko i tutaj wiadomo nie odpuścić, tutaj też jest taka niby hopa, ja to przeskoczyłem raczej błąd, kolega to przejechał, przypompował, tu też jest taki mały feature. No i tamten zakręt oczywiście jak najszybciej. Oczywiście możecie powiedzieć w ogóle gdzie sens, gdzie logika, dlaczego puszczać zawody bez łańcucha, przecież rowery od niepamiętnych czasów zawsze były z łańcuchami, żeby się napędzały. Kolega skoczył i to też było niezłe, ja zrobiłem podobnie. Opona przypuszczyła, nie dotykaj hebla, idziesz, korba! Jaka korba, Darek? O, tutaj jest na horyzoncie pan X-Fog, myśl też z tego co kojarzę, będzie startował w zawodach bez łańcucha. Miejmy nadzieję, że łańcuch zdejmie. Ha, 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 taki żarcik śmieszny. Dobra, oczywiście koniec tych żarcików, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Idzie kolega, tutaj przypompował, jest teraz na tym feature'ze, też tak przymanualował, fajny to był przejazd. Dawaj, dawaj. A ja lecę na górę, będę pokazywał wam trasę z samej góry. Tutaj przed wami śmiałkowie i śmiałkinie, którzy właśnie jadą w tej konkurencji zjazd bez łańcucha. Jedna sekunda, tam koledze się wyświetliło jazda. Dlaczego nie jedzie? Czeka. Wracając do tego, czy jest sens robić takie zawody bez łańcucha, uważam, że tak, oczywiście jest sens, bo co tutaj się liczy? No liczy się tutaj przede wszystkim technika, tak? Czyli trzeba przede wszystkim próbować nabierać prędkość tam, gdzie się da, czyli pompować mocno, próbować utrzymywać prędkość w zakręcie i jak najpóźniej hamować. Na starcie widzę tutaj dużo znanych twarzy. Marcin Motyka, chłopaki Grawiciaki. Dużo ludzi tutaj zebrało, podział na kategorie wiekowe. Dobra, dobra, jedzie tutaj, proszę bardzo, kolejny zawodnik. Ciśnie, wchodzi w łuk lewy, łuk prawy, dajesz. Kolega czeka, bo kto ma jechać? Jakiś Szymon jak? G? A G co? Szymon G. Kto to jest ten Szymon G? Nie wiadomo, będziemy rozkminiać. Słuchajcie, tutaj pozycja taka, czy to jest Szymon G? Tak, to może być Szymon G, ale full gazem tam poszedł, dobry. Chyba Godziek jakiś. A ty jakiś kolejny pan w kasku Red Bulla, o ten ładniej chyba nawet poszedł. Leci kolejny, patrzcie jak kwiatki pięknie zakwitły. Tu pan kolega na treku, na endurówce. Te zawody rozgrywane są na tak zwanym Green Line, czyli jednej z łagodniejszych trasek tutaj w Kluszkowcach. Koledze ostro położyła opona, chyba za małe ciśnienie. Dawaj, idziesz, trzymaj gaz! To było szybko, bardzo wysoko bandę pojechał, ładnie. Dawaj, gniecieś! Chcę się powiedzieć, gnieć te korby. Słuchajcie, takie tutaj małe multki teraz są dla mnie super interesujące pod kątem startu w pump trackach. Co warto zrobić w takim miejscu? No myślę się wybić trochę i już tam wcześniej wylądować, wydaje mi się, i wgnieść ten rower. Rozumiecie? Niezależnie od prędkości, warto by było tutaj pojechać tak, żeby się wybić nisko i już od tego miejsca wykorzystywać je jako element do napędzania. Tutaj ta banda naprawdę jest bardzo spoko, pięknie trzyma. O, kolega ładnie siadł i tam też widać, że wykorzystał. Jadą kolejni. Tak, antidociaki. Nie wiem dlaczego jadą tak szybko jeden za drugim. Tak to miejsce wygląda trochę z tej perspektywy. Tutaj jakiś junior. Oj, takie było niezaładne skoczenie, tam niedolecenie 3+. I mamy kolejnego zawodnika, słychać opony. Tak, tutaj dotknął hamulca. Oj, tam było lekkie dziobowanie i tam druga hopa nieprzeleciana, no też tak sobie. Tam leci kolejny śmiałek, a jak robić, żeby dobrze wychodziły hopy? O, to było nawet ładnie wylądowały. Wracając do tych hop, jak zrobić, żeby wychodziło? No 1000 powtórzeń i wychodzi, jak to mówi pan Jan Kiliński. O, tu jest walka, dobra, tu jest dobra walka. Brapnęła tam opona. Tutaj było przyprasowane wszystko. Tutaj teraz stoję na dosyć trudnym zakręcie dla zawodników w moich odczuciach.
bo tutaj musicie jakimś cudem utrzymać prędkość, bo jest tutaj kapeczkę pod górę. Leci kolejny zawodnik, też tutaj były ładne skoki, tutaj przy manualowanej, hamulcami tutaj przypłużył, trochę zwolnił. Już nie pokazywać tym paluchem brudnym od łańcucha, ja tutaj poleciałem ciasno, może nie tak daleko ciasno, ale ciasno, żeby tutaj być w stanie się przytulić, taką miałem koncepcję, żeby nie tak po szerokości, ale czy to było dobre, nie wiem. No i czasami śmieję się z osób, które jeżdżą z plecakami, dzisiaj bez łańcucha jechałem z plecakiem. Dlaczego? Bo miałem tam kombinerki, śrubokręt, trytytki i miejsce na łańcuch, żeby sobie tam wszystko w tym plecaku poukładać. Łach, ach, było ostro. Dawaj, dawaj, idziesz, idziesz, korby wkładaj, żartowałem. Szybko to było. Skrzypi rower. Jest i Marcin Motyka, dawaj panie Marcinie. Jak tam wysoko wjechał, tak próbuje wykorzystać wszystkie umiejętności, które nabył przez lata swoich startów. Powiem wam, że tam Marcin Motyka to nie jechał na kotka, on jechał normalnie na panterę, był taki przyczajony. Tutaj pan Gaik, dajesz panie Gaik. Chłopaki na zjazdówkach ładnie, to było okrągle, na Darek Materze. Leci kolejny, to było śmieszne, bo uwierzcie mi, tam zjechał z hopy i włożył dwie korby. No, czy te korby mu tutaj coś pomogły? Nie sądzę. Ładnie, okrągło. Słuchajcie, stanę tutaj tak troszkę niżej, żeby oddać tą szaloną dynamikę tych przejazdów. Macie to, łapiecie to. I co ciekawe, większość tych najlepszych zawodników startuje w tych zawodach bez łańcucha. No bo wszyscy chcą się zmierzyć i prosić ze sobą. Już tutaj nie jest ważna moc silnika, rodzaj silnika, ile kto ma watów w łydach, jakim kto jeździ rowerem. Nie, no to może ma jakieś znaczenie. Leci tam koleżanka na żółtym rowerze bardzo ładnie. To jest, wydaje mi się, że albo jakaś Santa, albo spec enduro. Przyznać, że to było szybko. Dawaj, 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 wysokaśnie tutaj i w dół, dobry. O, ładnie tam było wysoko i szeroko najechane, żeby mógł potem przyciąć. Mało ciśnienia w koła. O, jedzie jakiś kolejny tutaj grawiciak. Pojechał na czym? Na analogu, ale to było szybko przejechane. Tak, sprawdziłem czasy, miałem 2,49. Na chwilę obecną najlepszy czas to jest 2,42. Czyli pojechałem tak ani szybko, ani wolno, ale nie wiem, czy szybciej jest elektrykiem, czy szybciej analogiem, wybrałem elektryka bez łańcucha. W sumie to myślałem, że ładniej pojadę, no ale cóż. Jedna próba tylko była, znaczy ćwiczyć można było wcześniej kilka razy, ale zjazd jest jeden na czas. Ale tylko szumią opony. Mało się tłucze. Oj, tutaj jest walka. Ciekawe, że mu wolnobieg cyka. Dosyć ciekawy temacik. Wolnobieg mu cykał, czyli. Czyli wydaje mi się, że na bębenku, tam gdzie są dwa albo trzy łożyska, w zależności od piasty, tam musiał mieć łożyska, które dosyć ciężko mu chodzą. Sprawdź sobie, kolego, łożyska, bo powinien ci nie cykać. Więc oczywiście olbrzymi szacunek dla tych najszybszych. Tutaj też koszulka Gravity Revolt. Też przyczajony, przypompował. Mięciutko, dobry. Nie wiem, kto to, ktoś od nas. Tak, kątem oka zerknąłem na wyniki, już ktoś ma tam 2,40 zrobione. 2,40 szacun. To już trzeba korbić. Bracia Godziek pojechali równo, no bo bracia, więc jeden Godziek 2,45, drugi pan Godziek też 2,45, czyli 4 sekundy przede mną, ładnie. Dawaj, dawaj, nie hamuj, skręcaj, czy mój gaz!
Oj, 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 tam było chyba dotknięte. Trochę dotknął, widziałem. Gniecie, próbuję przypompować. No, to był jęk przyspieszania. Miękko. Trasa ta, jak widzicie, jest gładka, bez żadnych korzeni, kamieni. Po prostu możemy się tutaj skupić tylko na ładnym torze jazdy. Dawaj kolego, ale pedałuj, wkładaj korby. No włożył. Ładny skok. Zawody w Kluszkowcach słyną z przepięknej lokalizacji. Sceneria jaka, zobaczcie. I tam są te multki, o których wam mówiłem na początku. Dawaj, dawaj. Leci dziewczyna całkiem fajnie. Pompuje wszystko. Wybrała wszystkie multy, przypompowała. To jest, mi się wydaje, że dobry pomysł. No, tam pojechał Damian Konstanty. Trenuje, ćwiczy. Po trasie za koleżanką. Podobno straszna kolejka. Straszna. Patrzcie jaka walka, patrzcie jak ciśnie. To było szybko, i tutaj potrafi, ładnie się założył w zakręt, sprytnie to było kolego. Oj, tam jest. Opowiem wam, że ten kolega przed chwilą pojechał bardzo fajnie, bardzo kreatywnie, już wam pokażę, bo tutaj zobaczcie, wypompował jedną muldę, drugą, a potem trzecią, czwartą nie pompował, tylko poszedł po trawie szeroko i od razu się złożył tam ładnie do zakrętu. Nie ten, tylko poprzedni. Tu jest, kochani, meta. Meta jest usytuowana tutaj dokładnie na bramce Red Bulla. Cześć Patryk, gdzie ty masz łańcuch? Co to za jeżdżenie bez łańcucha? No, miałem teraz przejazd na czas. I jaki czas? 2.45. 2.45. No nie najlepszy, no ale no to ładnie, byli szybsi, ile? 2.39 chyba jest najszybszy, nie? Szybsi, no. Ale zaczęło teraz mega wiać na Polanie, także... No tutaj wiatr ma znaczenie. Powinny być punkty przyznawane za wiatr. No, dokładnie.